Wydawnictwo SQN przedstawia Marcin Mortka Dola i los Drużyna do zadań specjalnych 6 Czyta Filip Kosior dla Pike Voice Audiobooki 1. Wizyta Edmund Po bitwie oka prawego gryfa i wszystkim, co z niej wyniknęło, Spodziewałem się, że życie gwałtownie przyspieszy i najmroczniejsze scenariusze zaczną się realizować jeden po drugim. Ku memu zaskoczeniu czas nagle zwolnił, a potem chyba się zatrzymał. W jakimś stopniu zapewne odpowiadała za to pogoda, choć do końca kalendarzowej zimy trochę jeszcze brakowało, mróz niespodziewanie się wycofał i zapanowała wszechobecna, doprawdy obrzydliwa plucha. Podczas siarczystych mrozów, a już tym bardziej w trakcie roztopów, kampanii wojennych się nie prowadzi, co dawało nam jeszcze kilka tygodni wytchnienia. Nie przestawałem mieć nadziei, że książęta doliny, których skrupulatnie informowałem w listach o rozwoju sytuacji, już podejmują decyzje i działania, by ochronić naszą przyszłość. Sam zaś skupiłem się na przeżywaniu zmian. Bo koniec zimy okazywał się dla każdego z nas czasem gwałtownych przemian, przynajmniej częściowo wymuszonych przez pogodę. Póki trwała sroga zima, nikt z nas się nie wzdragał, by wyjść z gryfa i pooddychać suchym rzeźkim powietrzem, zająć się przy tym jakimiś pracami gospodarskimi. Poza tym wszyscy wiedzieliśmy, że do wiosny daleko, a więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. Teraz zaś, gdy wiosna miała nadejść lada chwila, żadne z nas nie umiało już ukryć znużenia długim oczekiwaniem. W nocy jeszcze trzymały mrozy, lecz znikały za dnia, i cała okolica zamieniała się w bezkresne bagnisko. Bez przerwy padał deszcz lub mokry śnieg, i każde wyjście na dziedziniec sprowadzało się do walki z pluchą i błotem. Wszędzie unosiła się obrzydliwa szara wilgodzi, i tak jak zimą tłoczyliśmy się w gryfie, lecz teraz, zamiast zimowej zadumy, towarzyszyły nam rozdrażnienie i niecierpliwość. I tak oto, sfrustrowani, ukiszeni pod jednym dachem, zaczęliśmy się zmieniać. Największą przemianę przeszedłem ja sam, chociaż nikomu o niej nie powiedziałem. Nasza zna Zagadnął nud jednego z tych dni, gdy na dworze się piło tak mocno, że nawet ogień w kominku niechętnie się palił. Pogładziłem dłonią mapę doliny, w którą wpatrywałem się od blisko godziny. Tak, nasza ojczyzna a raczej to, czym by była, gdyby nie foch ostatniego króla. Ja też czasem mam fochy. Przyznał nut i pokiwał głową, jakby ubolewał nad swoją naturą. W jego oczach pojawił się jednakże pewien błysk, który rozgryzłem bez szczególnych trudności. Skrucha, okazywana bez wyraźnego powodu przez mego młodszego syna, przypuszczalnie oznaczała, że ten już szykuje się na burę za psote, której jeszcze nie odkryliśmy. Jego niespokojna natura coraz gorzej znosiła tygodnie uwięzienia, i płatając figle innym domownikom, wspinała się na wyżyny kreatywności. Fochy miewasz, powtórzyłem. Cóż! Wiem coś o tym. A czemu to oglądasz? Zaciekawił się nód. O, i tu kapnąłem mlekiem. Tak, i tu też. A ten róg odgryzłeś testując pierwsze zęby. Uśmiechnąłem się kwaśno. A czemu to oglądam? Dolo, jak miałem opowiedzieć Szkrabowi, że stałem się głównym obrońcą krainy podartej jak stara poszewka? Tak sobie wspominam. Bąknąłem. Pamiętasz, jak opowiadałem ci kiedyś o wszystkich księstwach? Przesunąłem palec na księstwo leżące najdalej na wschód, od północy obramowane gwizdzącymi górami, a od południa głodną puszczą. Oto dym, którym włada księżna Janna. Ciocia Janna, przypomniał sobie chłopiec. Ciocia fajnie beka, lepiej niż wujek Glam. E, tak, e, cóż, e, ciocia. No, e, e, księżna Janna ma wiele talentów i, i z wujkiem Gramem. Akurat do nich nie rozmawiaj. E, spójrz lepiej na mapę. Tu mamy głodną puszczę, gdzie mieszkają trolle, aniżeli sokolnik, którym rządzi książę Rupert. Pamiętam. Malec skinął głową z takim entuzjazmem, że czupryna spadła mu na oczy. Napłułem mu do piwa. Na moje szczęście nie zauważył. Powiedziałem, mierząc chłopca bacznym spojrzeniem. A często ci się to zdarza? Nie, oświadczył z powagą nud czerwieniejąc. A więc lepiej by nie zdarzało ci się wcale. I właśnie przypomniałem sobie, że mieliśmy cię ostrzyc. Nie, wrzasnął chłopiec i złapał się za czuprynę obiema rączkami. Będę wzestał. Na to zawsze mogłem liczyć. Noód nie znosił bowiem wszelkich zabiegów higienicznych, które wiązały się z usuwaniem wytworów na skórka, i o ile paznokcie udawało mu się obcinać podczas snu, o tyle ze strzyżeniem już tak łatwo nie było. Przez ostatni tydzień próbę podjęli najpierw Sara, potem moja teściowa, a na końcu gram do spółki ze zwierzakiem, ale nikomu nie udało się uciąć więcej niż kosmyk. Wszystko wskazywało więc na to, że noód powita wiosnę ze strzechą na głowie, spod której ledwie dało się dostrzec jego buzie. A tu my mieszkamy, powiedziałem pojednawczo wskazując wichrowiny. Rządzi nami książę Stefan. Jemu mam nadzieję, do niczego nie naplułeś. Nie, przyznał chłopiec z dziwnym błyskiem w oku, który oznaczał, że Stefan padł ofiarą innej psoty. Uznałem jednak, że nie chcę znać szczegółów. Bo księciu Stefanowi. Zaczął nut, w rzadkim dla siebie przepływie szczerości, ale w tej samej chwili drzwi do mojej kryjówki otworzyły się i w progu stanął Edwin. Tato, zajmiesz się bigosem? spytał. Zmierzyłem go wzrokiem od góry do dołu. Bardzo urósł przez zimę i nogawki spodni, które jesienią brudziło podłogę, teraz sięgały mu ledwie do kostek. O wiele większa przemiana nastąpiła jednakże na jego twarzy. Choć wciąż była gładka i bez śladu trądziku, Malowały się na niej zatroskanie i powaga. Z pytaniem, które zadał, z całą pewnością nie wysłała go Sara ani Andrea. Obie zawsze prosiły o to Salię, która najpierw nauczyła się bezbłędnie naśladować ton matki i babci, a obecnie wypracowała już własną odmianę naglącą i koszmarnie irytującą. Nie, Edwin nie miał zamiaru nikogo opieprzać ani wywlec z bezpiecznej kanciapy. Mój starszy syn był szczerze zainteresowany tym, czy zrobię tego dnia Bigos, a od mojej odpowiedzi zależało, czy zaraz zacznie kroić boczek i czy pójdzie do piwnicy po resztę kiszonej kapusty. Tak się przecież umawialiśmy, powiedziałem z powagą, na którą zasługiwał. ale Najpierw dokończę lekcję geografii, a twój brat podzieli się resztą wspomnień ze swych spotkań z koronowanymi głowami. Aha, Edwin obrzucił nuł ciężkim spojrzeniem. Opowiedział ci już o tym, że obsikał siodło księcia Stefana? W jego głosie nie było cienia kpiny i satysfakcji, typowych dla dzieciaków, gdy na kogoś skarżą. Nie, Edwin rzeczowo przedstawiał fakty. No odpokiwał głową ze skruchą jeszcze wymowniejszą niż przed chwilą. Westchnąłem. Nie miałem tego dnia siły ani nastroju na tyradę o dobrym zachowaniu, którą ja znałem na pamięć, a dzieciaki za każdym razem zachowywały się, jakby słyszały ją po raz pierwszy. Gdyby to był ktoś inny, pewnie bym się wściekł. Ale Stefan chrząknąłem. Powiedzmy, że mu nie zaszkodziło. Tutaj, chłopcy, mamy księstwo zwane Ugorem, którym rządzi książę Nikodem. Kilka miesięcy temu wziął się za łby ze Stefanem i jakoś nie przestają walczyć. Nut, no, jeśli będziemy kiedyś gościć Nikodema, jemu też możesz obeszczać siodło. Dobra! zachwycił się nut i zaklaskał głośno Edwin wewrócił oczami mimo to usiadł przy stole obok mnie Szóstym zmysłem właściwym każdemu dziecku wyczuł bowiem że moja opowieść może zahaczyć o rycerskie wyprawy i zbójnickie awantury jakkolwiek dług gospodarski objawiał się w nim coraz wyraźniej baśnie i legendy pociągały go równie mocno jak we wczesnym dzieciństwie Widziałem w nim lustrzane odbicie moich własnych sprzeczności i nie miałem pojęcia, czy należy się z tego cieszyć, czy też odczuwać w związku z tym przerażenie. Tutaj zaś wbiłem palec w księstwo na południowym zachodzie. Znajduje się Krzemyk, od niedawna rządzony przez młodego księcia Ignacego. A przynajmniej taką mam nadzieję, pomyślałem, bo zaraza jedna wiedziała, co się tam dzieje od chwili naszego wyjazdu. Pocieszało mnie tylko to, że Ignacy przebywał pod opieką dunny, rycerki doli. Złe więc chyba nie miało do niego przystępu. Chyba. Młodego? spytał Edwin z nadzieją. Jak młodego? zmierzyłem go karcącym spojrzeniem. Starszego od Ciebie! rzekłem stanowczo. i to o dobrych kilka lat. Do tego po szkołach. Położyłem akcent na ostatnie słowo, a przez chłopca przeszedł dreszcz. Wyprostował się nagle i wyrzucił z siebie: Nie pójdę do żadnej szkoły, żadnej. Wystarczy mi to, co słyszę od was. Mądrość życiowa. Rozmawialiśmy już o tym. Zacząłem w miarę spokojnie, choć krew zaczęła się we mnie gotować, ale Edwin nie dał sobie przerwać. Nie i nie! Zaperzył się. W szkole każą jakieś dyrdy małe recytować i walą linijką po łapach, jak się ktoś pomyli. Zresztą zwierzak nie chodził do szkoły i spójrz, jaki mądry, a jaki szczęśliwy. I ja też chcę być szczęśliwy. To spytaj zwierzaka, jak zostać goblinem. Powiedziałem cierpko, butelkując rodzicielski gniew. A potem podziel się tą wiedzą, bo ja również mam na to ochotę. Tu zaś, chłopcy, leżą zgliszcza. Coś w moim głosie sprawiło, że Edwin zapomniał o swoim oburzeniu i pochylił się nad mapą. Zgliszcza, powtórzyłem. Szóste księstwo doliny. Starszy z synów spojrzał na mnie z zaskoczeniem. Babcia mówi, że to nie dolina, ale zagranica, oświadczył. I że tam ludzie żywią się tym, co z nosów wydłubią. Nawzajem, a mężczyźni błotem gęby smarują, żeby się babom podobać. Rządzi tam Nelia, szóste z żyjących dzieci króla Rodgiera, wraz z mężem Gottfriedem. Powiedziałem nie komentując tych rewelacji. Nie wiem, czy to wystarcza, by rzeczywiście uznać Zgliszcza za część Doliny, ale na pewno mamy wspólną historię. I wspólną przyszłość, pomyślałem pochmurniejąc. Wszak tylko czekać na najazd armii Zgliszczańskiej i najemników z krzemyku. Sześć! rzekł Nud. — Sześć dzieci. I tyle miał stary klul to więcej od ciebie mamy! Tak naprawdę to król miał jeszcze jednego. Zacząłem, ale przerwał mi odgłos zbliżających się kroków. W progu pojawiła się Saria. Jeszcze nim się odwróciłem, wiedziałem, że stoi z pięściami opartymi o biodra. Mama chciałaby wiedzieć, kiedy się weźmiesz za Bigos? oznajmiła na pozór spokojnym głosem, w którym dało się jednak wyczuć ostrą jak brzydwa niecierpliwość, stanowiącą pierwszy znak ostrzegawczy. Zaraz! Westchnąłem. Powiedziała też, że jeśli usłyszę od ciebie jakąkolwiek nieokreśloną jednostkę czasu, mam natychmiast. zaczęła, ale przerwała, gdy machnąłem dłonią. Ucieszyło mnie to. Najwyraźniej miałem na nią jeszcze jakiś wpływ. Opowiadam Twoim braciom o geografii naszej krainy i dzieciach naszego króla, rzekłem. Nie zajmie to dużo czasu. Ciekawe, rzekła salia z przekąsem. A co takiego ci się w tym nie podoba? prychnąłem. Każdy moment jest dobry na naukę. Sama mogłabyś zresztą tu usiąść i posłuchać. Przecież... Salia machnęła ręką i sam zamilkłem. Nie o to chodzi, powiedziała. Ciekawi mnie, dlaczego mówimy ciągle o królu. Uniosłem brwi. Bo to przez niego znaleźliśmy się w tej sytuacji. Cofundował sobie rzesze potomków, przydzielił każdemu z nich skrawek ziemi w nadziei, że skoro są rodzeństwem, to będą sąsiadować w pokoju i miłości, a potem dał się zabić na polowaniu. Chcąc nie chcąc zadecydował o przyszłości doliny. Znowu nie o to mi chodzi. Dziewczynka tupnęła lekko. Dlaczego mówimy o królu, a nie o królowej? Co? Musiałem wybałuszyć oczy, bo salia pokręciła głową z wystudiowanym niedowierzaniem. Bo wszystkim zawsze decydują faceci, tak? Tak, odparliśmy chórem. Nieprawda, prychnęła salia. Nie słyszałeś nigdy, że za każdym mężczyzną, który zasiada na tronie, stoi kobieta, która szepcze mu, co ma mówić? — Chyba troszeczkę przesadzasz. Rozłożyłem ramiona, ale Salia nie dała mi dojść do słowa. Na czele dymu stoi księżna Janna. Sokolnikiem niby rządzi Rupert, ale robi to, co mu każe żona. Krzymykiem Włada Ignacy, który opiera się na radach Dunny. Nelia ze Zgliszcz wzięła Gottfrida pod pantofel. Jedyni dwaj, którzy nie słuchają swoich żon, to Stefan i Nikodem. Najwięksi durnie w całym miocie, którzy właśnie piorą się po gębach nie wiadomo po co. — Dociera do was? W oczach mojej córki płonął triumf, a ja nie wiedziałem, czy mam zacząć godzić się ze wstrząsem, które obudziły jej słowa, czy podziwiać jej szeroką wiedzę geopolityczną. Na pewno jest w tym odrobina prawdy, zacząłem ostrożnie, ale salia wywróciła oczami. Podrobina, ta to im szybciej się pogodzisz z faktami, tym lepiej dla ciebie. A tym z was, którzy chcieliby pomniejszać rolę kobiet w polityce i rolę kobiet w ogóle, przypominam, że żadnego z was nie urodził mężczyzna. Nie mniej, usiłowałem się wtrącić, by zachować resztki autorytetu, ale sali, gdy się już rozpędziła, nie dało się zatrzymać. Ale znowu ja nie o tym, czemu wszyscy ciągle gadają o tym przygłupie królu Rodryku? Czemu nikt nie mówi o jego żonie i matce jego dzieci? Czemu nie znamy nawet jej imienia? Żychłoń był jednym z tych, którzy w trakcie przedwiośnia przeszli całkiem sporą przemianę, choć wcale nie szokującą, zważywszy na to, czego wspólnie doświadczyliśmy. Dwa dni po rozprawie ze złym, które ośmieliło się zaatakować gryfa, ogłosił, że anektuje jedną z dwóch naszych piwnic. Po czym, rzecz nie bywała, skłonił wszystkich mieszkańców karczmy do pomocy w wynoszeniu beczek i skrzyni. Fakt, przednówek był coraz bliżej i jedzenia tam nie zostało wiele, ale przecież przeznaczeniem piwnicy było składowanie żywności i basta. Niechętnie się zgodziłem na ów pomysła, w i Andrea niemalże zatchnęło z oburzenia, ale uparty guślarz postawił na swoim a potem całkowicie się wyłączył z gryfowej codzienności. Z tego, co się orientowałem, wychodził z piwnicy jedynie po to, by załatwić potrzeby fizjologiczne, złapać coś do jedzenia, opieprzyć każdego, kto mu się nawinął, porwać na ręcze szczap z drewutni i zejść na dół. Całe dnie spędzał na ryciu glifów i skrupulatnym katalogowaniu naznaczonych desek, a gdy miał dość pracy fizycznej, eksperymentował z tworzeniem nowych znaków ochronnych. Wieczorami z piwnicy dobiegały więc głuche łoskoty i trzaski, a parokrotnie karczmą wstrząsnęła eksplozja, która zesłała nam deszcz paprochów na głowy. Gdyby o jego działalności dowiedział się jakikolwiek kapłan doli, spaliłby gryfa aż po fundamenty wraz z nami wszystkimi. Na szczęście, jak to zwykle bywało, słudzy doli zaszyli się w bezpiecznych miastach i nieśli pokrzepienie tym, którzy w zasadzie go nie potrzebowali. Tutaj, na ziemiach mających niebawem stać się areną kolejnych starć, nie było ani jednego poza Witalisem, Dislai i Verbeną, naszymi przyjaciółmi i sojusznikami. Podejrzliwości żychłania jednakże wcale to nie uśmierzyło. Won? sarknął, słysząc pukanie. Zajęty jestem. Wiem, stary, odpowiedziałem. Otwórz, musimy pogadać. Ze środka dobiegło stłumione przekleństwo, a potem rozległ się stuko od dotkładanego narzędzia. Minęła dłuższa chwila, nim zgrzytnęła zasuwa i między drzwiami a framugą ujrzałem zniesmaczone oblicze guślarza. Grzechłoń wyciągnął głowę, by się przekonać, czy nikt za mną nie stoi, a potem spojrzał na mnie i skrzywił się z obrzydzeniem. – Czego? – burknął. – Nie wiem. Wybuchnąłem. Po pierwsze, to sprawdzam, czy żyjesz. Pociągnąłem nosem i aż przymknąłem oczy. Poza tym smród tej dory wytrułby pół doliny, dodałem krztusząc się. Nie moja wina, że piwnica nie ma wentylacji, żachnął się guślarz. Ja nie o winie chcę rozmawiać. Wpuść mnie. Będziesz narzekał na smród? Nie. To właśnie. Wszedłem i o mało nie padłem trupem. Zacisnąłem zawiodę oczy i wsparłem się na stercie desek, starając się oddychać przez nos. Gdy znów rozwarłem powieki, ujrzałem, że żychłość przygląda mi się uważnie. Widzisz, wykrztusiłem. Dotrzymałem słowa, nie narzekam, ale drzwi nie zamykaj. Gusznarz wzruszył rabiadami i usiadł na zydlu, po czym ułożył sobie na koranach szczapę drewna i zaczął w niej ryć. Blask pojedynczej świecy wyolbrzymiał jego cień, który przywodził na myśl złowrogiego gnoma rzeźbiącego ostrze włóczni z kawałka kości. Mój wzrok prześlizgnął się po pieczołowicie ułożonych w stertach desek i szczab, na których widniały starannie wygrawerowane glify bądź serie glifów. Kapitalna robota, powiedziałem z niekłamanym podziwem. Rety, chłopie! Żychłoń nie skomentował moich słów, w pełni skupiony na swojej pracy. Słuchaj... Przyszedłem zadać ci pytanie. Salia zabiła mi dziś świeka, co pewnie nie dziwi. <grych> Dobrze wiesz, jak to ona. Dziwię się, że sam nigdy o tym nie pomyślałem, ale myślę, że ty akurat możesz znać odpowiedź. Dosedna. Też masz zamiar przejść? Burknął guślarz. Y, tak, oczywiście. Y, mam pytanie odnośnie do króla Rodryka. To ciekawe. Żychłoń się skrzywił, a ja już wiedziałem, że przyjdzie mi wysłuchać tej rady. Chcesz ze mną rozmawiać o synu idioty, który natchniony przez swoich świątków zakazał czczenia losu i uprawiania magii, wyrżnął moich konfratrów, a mnie skazał na wygnanie i życie w ukryciu. O przedstawicielu rodu kretynów, przez których muszę się chować w piwnicy, by stworzyć jedyną broń zdolną, ochronić resztki jego królestwa. No, wal kociołek. Chętnie ci pomogę. Nie chodzi o samego króla, ale o jego żonę. O królową. A co z nią? Żychłoń spojrzał na mnie z ukosa. No właśnie nic. Czy ty pamiętasz może, jak ona miała na imię? Nie. Mruknął guślarz i wrócił do pracy. Większość dorosłego życia przesiedziałem w lesie lub na zapadłych wsiach. Nie miałem głowy do śledzenia losów rodziny królewskiej. Ale nawet na zapadłych wsiach ludzie znali imię króla i jego potomstwa. Upierałem się. A matka książąt? Wtedy przecież urodziła siedmioro dzieci, a to oznacza, że trwała ku męża przynajmniej tyleż lat. To wystarczy, by zapaść w ludzką pamięć. A tymczasem nic o niej nie wiem. Nie pamiętam, co się z nią działo po śmierci Rodryka. Nie wiem, czy udzielała się podczas waśni, czy w ogóle żyje. Zaraz a nic nie wiem. Rychło nie odłożył rylec. A co cię to nagle zaczęło tak interesować? spytał. Nie wiem, potrząsnąłem głową. Wszystko w tej krainie jest jakieś porąbane. Może, może ma to i jakieś znaczenie? Guślarz milczał przez dłuższą chwilę. Może ma, rzekłem w końcu, bo ja też za nic nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywała. Ba, kompletnie nic na jej temat nie pamiętam. Może Urgo będzie coś wiedział? Poszukam go i zapytam. Mam nadzieję, że skończył już obchód. Guślarz pochylił się nad szczapą i powrócił do rytmicznego rycia. Zawołam cię na kolację, powiedziałem. Robimy ze Dwinem Biego, a potem urządzimy naradę. Aha, uważaj na nuta. Knuje coś dużego. Urgo, nasz drużynowy rycerz i wierny sługa doli, dysponował sporą wiedzą na temat heraldyki i układów między rodami rycerskimi w dolinie. Pamiętał wiele pieśni i opowieści dworskich, a więc jeśli ktoś mógł rozwiązać dręczącą mnie zagadkę, to z całą pewnością właśnie on. Problem jednakże leżał w tym, że do Urgo ostatnimi czasy trudno było dotrzeć. I wcale nie chodziło o to, że od świtu do zmroku krążył po okolicy z mieczem w dłoni w poszukiwaniu grożącego nam niebezpieczeństwa. Pomysł był durny, bo w taką pogodę nawet najbardziej parszywe kreatury wolą się zaszyć w noże i czekać na dogodniejszą sposobność. Ale rozumiałem jego potrzebę wyjścia na zewnątrz. Prawdziwy problem leżał w tym, że Urgo że całkowicie zamknął się w sobie i dzielił dobę równo na sen i patrole, wydzielając sobie bardzo niewiele czasu na posiłki, a na rozmowę z nami nie wydzielając go wcale. Widywałem go niemal równie rzadko jak żychłonia i budziło to we mnie żal. Tak. Żałowałem urgo z całego serca, bo ostatnie przejścia kosztowały go najwięcej z nas. Przestał wierzyć w religijne autorytety i przeżył spore upokorzenie, gdy dał się wplątać agentowi złego w intrygę. Doznał wstrząsu, gdy udowodniłem mu, że błędnie pojmuje swoje posłannictwo, a potem stracił wiarę w siebie, gdy podjął niewłaściwą decyzję i, niechcący, skrzywdził sarę. Na koniec, gdy przyszło mu stanąć do walki o gryfa, zrozumiał, że bliscy mu ludzie znajdują się w niebezpieczeństwie większym niż kiedykolwiek. Przestał liczyć na swoje rycerskie szczęście i zgubił gdzieś bez troskę obrońcy prostych ludzi. A do tego Andrea, która ułożyła sobie życie z Witalisem, nie miała już ochoty na wspólne śpiewanie psalmów. Urgo wszedł do karczmy w chwili, gdy wygramoliwszy się z piwnicy, stałem przy barze i z trudem łapałem oddech. Powiesił na kołku przemoczony płaszcz, odgarnął wilgotne włosy z czoła, odpiął miecz i starannie wytarł butę, a potem wszedł do izby dla gości i usiadł przed kominkiem. Oparł łokcie na kolanach. I wbił wzrok w płomienie. Witaj, przyjacielu, powiedziałem z udawaną beztroską, siadając obok niego. Urgo spojrzał na mnie i się uśmiechnął, choć jego oczy pozostały poważne i smutne. Naraz tknęło mnie jak bardzo zmizerniał. Policzki miał zapadnięte, a podbródek zaznaczał się ostro pod nierównym rzadkim zarostem. Trakty jak rozumiem, bezpieczne. Spytałem, klepiąc go w kolano. Spodnie miał całkiem przemoczone, nie mówiąc już o butach, z całkowitą pewnością dziurawych. Na dole, chłopie, przebierz się w coś suchego, bo zaraz załatwicie przeziębienie. Później wymam Kompletnie nie wiedziałem, jak z nim rozmawiać, a pytanie, które pragnąłem mu zadać, gdzieś uleciało. Wiesz co sobie myślę szepnąłem, nachylając się ku niemu. Dosyć już tego siedzenia pod dachem szykuję kolejną wyprawę. Miałem nadzieję, że dojrze w jego oczach dawny błysk, ale Urgo pokiwał jedynie głową bez szczególnego zainteresowania. Spotkajmy się po obiedzie w moim gabinecie. Dodałem, markując entuzjazm, a potem wstałem i poklepałem go po mokrym rękawie. I serio, przebierz się, bo ci Sara zmyje głowę. Odszedłem, ciesząc się na gotowanie bigosu. Zawsze uważałem, że gotowanie to czynność kojąca nerwy i przynosząca wytchnienie, a więc powinna stanowić najświętszy, należycie celebrowany moment dnia. Ba. Nawet była polewka odgrzewana dla bandy miejscowych chlapusów, zasługiwała na chwilę skupienia i odpowiedniej uwagi. Kucharz to wszak niespocony gruba, zmieszający w kotle i rzucający o z gra i paskud, ale ten, który stoi na straży dobrego samopoczucia otaczających go ludzi, ich energii życiowej, więzi rodzinnych, a nawet samego życia. W innych okolicznościach z pewnością bym więc tę chwilę uświęcił swą uwagą. W naszym świecie pełnym niepewności, przyglądanie się jak Edwin zwinnie kroi kiełbasę, Salia smakuje kapustę, a Sara poprawia kok dobierając zioła, Obdarowywało mnie bezcenną beztroską. A przynajmniej tak się działo na ogół, bo dzisiaj chciałem skończyć jak najszybciej, a potem zjeść, wygonić dzieciaki i skompletować drużynę, by móc się z nią podzielić swoim planem. Ciekawe, gdzie oni wszyscy są. Myślałem, wdychając aromat bulgoczącego bigosu. Przez niedomknięte drzwi patrzyłem, jak Urgo wreszcie wstaje i człapie na górę do swojego pokoju. Mogłem też założyć, że żychłoń nadal rzeźbi glify, ale miejsce pobytu reszty stanowiło zagadkę. Dobra, wiedziałem, gdzie się znajduje zwierzak, choć nie przynosiło mi to żadnej pociechy, bowiem goblin najwyraźniej uznawszy codzienność za nazbyt nużącą, zapadł w coś na kształt snu zimowego. Zawinięty w kokon z koców pochrapywał na stryżku, a nud malował mu różne rzeczy węglem na twarzy. Mogłem liczyć na to, że uda mi się znaleźć gramma, bo ten na ogół zjawiał się na posiłki. A resztę czasu spędzał tam, gdzie jego zdaniem istniało najmniejsze prawdopodobieństwo, że zostanie zaciągnięty do prac domowych. Zazwyczaj zaszywał się w kuźni, gdzie z pasją zbliżoną do żychłoniowej wykuwał groty, ostrza i żeleśca. Bywało, że kowalska pasja, odpowiednio oliwiona gorzałką, odrywała go od obowiązków i gram brnął przez błoto na drugą stronę dziedzińca, by majstrować przy katapulcie. Bywało też, że brnął w innych kierunkach i zasypiał w losowo wybranych miejscach. Gdzie przebywał Eliach? Nie wiedział chyba nikt. Choć miałem dziwną pewność, że nadal znajduje się gdzieś w karczmie. Raz czy drugi mignął mi w korytarzu, ale na posiłki się nie zjawiał, a na wołanie nie reagował. Czułem, że jak tak dalej pójdzie, cholerny przednówek rozwali mi drużynę. Musiałem działać. I to szybko. Pokój, który nazywałem gabinetem, nie należał do największych. Znajdował się tam niewielki stół, na którym rozkładałem mapy lub pisałem listy, poza tym kilka krzeseł i stary, rozchybotany kredens, na którym układałem książki i wszelkie dokumenty. Jedyne źródło światła stanowiło niewielkie okienko, które dawało się otworzyć z wielkim trudem, a więc na ogół rozświetlałem ciemności licznymi świecami. To tu, w gabinecie, planowałem wyprawy. To stąd korespondowałem z książętami. To tu studiowałem mapy i wszelkie zapiski, które mogły rzucić choć odrobinę światła na tajemnice doliny. Dziś zaś przyjmowałem drużynę, by przedstawić jej kolejny plan. Zanim cokolwiek powiesz, Kociołek, odezwał się Gram patrząc z podełba na żychłonia. Można by tu otworzyć okno? Też bym był za tym, warknął guślarz. Wali ci majster z gęby, że aż oczy łzawią. Rozumiem, że lubujesz się w środkach domycia końskich kopyt, ale naprawdę musisz zagryzać czosnkiem? Mnie osobiście najbardziej przeszkadzała woń ubrań Urgo, który mimo mojego apelu wcale się nie przebrał, ale nie miałem zamiaru rozpoczynać narady od kłótni. Odwróciłem się i szarfnąłem zardzewiejącą rączkę, a potem uderzyłem kilka razy pięścią w ramę. Okienko otwarło się z przeciągłym zgrzytem. Trzeba by je kiedyś naoliwić, stwierdził Gram. I pomalować ramę. Żadnych kłótni. Napomniałem się w myślach. Coś ci przeszkadza, Gram, by się tym zająć? spytałem słodko. Za mały jestem. Krasnolot wzruszył ramionami. Nie sięgnę. A jakbym ci przyniósł drabinę, wtedy w sumie to sam mógłbyś się tym zająć, prychnął Gram. Ja pieprzy, kociołek. Ale z ciebie leń. Wciągnąłem głęboko powietrze, szczęśliwie już świeższe. Oczyściłem myśli z chęci przywalenia Gramowi i oznajmiłem. Zaprosiłem was tu, by porozmawiać o ważnej rzeczy. Zima zaraz się skończy, a ja mam już dosyć siedzenia na tyłku i czekania, aż coś się wydarzy. Tym bardziej, że nasze problemy nie rozwiążą się same. Dlatego, gdzie Eliach? spytał nagle żychłoń. Gdzie indziej. Wywróciłem oczami. — No to jak mam by o czymkolwiek mówić, jak nie ma Eliacha? Guślarz rozparł się na krześle, zakładając ramiona na piersi. Nadrałem powietrza w płuca, co zważywszy na mieszankę zapachów w pomieszczeniu okazało się nie najlepszym pomysłem. — Co ty za bzdury wygadujesz, Żychłoń? — warknąłem, siląc się na spokój. — Od kiedy to Eliach bierze udział w podejmowaniu wspólnych decyzji? To my wszystko ustalamy, a następnego dnia okazuje się, że ta cholera idzie za nami. To prawda, guślarz wydał wargi. Ale teraz to on nam przekazał ważne informacje o ruchach wroga. I powinien tu być. Jeśli zależy ci na wyższej frekwencji, przyniosę ci ze strychu zwierzaka. Gram podniósł się ze stęknięciem. Siadaj, majster, rozkazałem. A ty żych przestań pieprzyć od rzeczy i posłuchaj. W tej samej chwili skrzypnęły drzwi i na progu stanęła Andrea. Zmianę, jaka zaszła w mojej teściowej, uruchomiła rozprawa z Wincentem. Pozbywszy się toksycznego cienia z przeszłości, Andrea nabrała dystansu do świata. Z ujadającej, nienawistnej hetery w ciągu zaledwie kilku tygodni przeobraziła się w damę. I teraz, zamiast rugać mnie na każdym kroku, mi jedynie pobłażliwe spojrzenia. Uśmiech rezerwowała dla dzieci i Sary, a pozostałe uczucia najwyraźniej zachowała dla witalisa. Była to przemiana ze wszechmiar pozytywna. Nie przepadałem za moją teściową, ale cieszyło mnie, że odnalazła równowagę. Spokój ducha też ceniłem. Teraz jednakże uświadomiłem sobie, że kompletnie nie wiem, jak z nową Andreą rozmawiać. A za wszelką cenę musiałem ją stąd wyprosić. Eee, zacząłem niepewnie. Szanowna mamusia chyba pomyliła pokoje, bo my tu z kolegami... Wiem, co robicie. Odparła spokojnie Andrea i przestąpiła przez próg, a potem wzięła ostatnie krzesło i usiadła między gramem a żychłoniem. Ci odsunęli się od niej tak gwałtownie, że o mało nie pospadali na podłogę. Sara jest zajęta i prosiła, bym ją zastąpiła. Wpatrywałem się w Andreę przez kilka długich chwil. Moja teściowa skrzywiła się na widok plam wosku, po czym wbiła we mnie spokojne spojrzenie. No, nie wstydź się, oświadczyła. Kontynuuj, chłopcze, ale my tu o tajnych wyprawach, wypaliłem w końcu. Tajnych? Andrea ściągnęła wymodelowane brwi. Będziesz więc musiał mówić ciszej, chłopcze? Drzwi muszą zostać otwarte, bo się podusicie. Ale to nasze sprawy, jęknąłem z rozpaczą. Męskie. Męskie sprawy. Andrea przechyliła lekko głowę, a jej spojrzenie ochłodło. Czyżby wyprawa na ryby? Polowanie zakończone popijawą? Sama popijawa? Trwa wojna, zaoponowałem. A w tym wypadku męskie sprawy to szukanie sposobów na jej zakończenie. Słowa te zabrzmiały mocno i bardzo mi się spodobały. Bynajmniej jednak nie zniechęciły Andrei. Wręcz przeciwnie. Odniosłem wrażenie, że dokładnie to chciała usłyszeć. – Rozumiem – rzekła głosem lodowatym, jak woda w przerębli. – Zamarzyła ci się awanturnicza eskapada? – Raczej ekspedycja mająca na celu poprawić równowagę strategiczną doliny. – Nadołem się. – W trakcie której karczma pozostanie bez ochrony? – drążyła Andrea. – Pusta, pełna kobiet i dzieci. Podobnie zresztą jak sierociniec matki Dislai? Odniosłem wrażenie, że Urgo chyba lekko drgnął. Nie przyglądałem mu się jednak, bo niespodziewanie zalała mnie wściekłość. Lęgo rodzinę towarzyszył mi zawsze, a to, co przeżyliśmy tej zimy, pokazało jedynie, że moje obawy były ze wszechmiar słuszne. Nie życzyłem sobie, by ktoś teraz ów strach podsycał lub wypominał mi podjęte wcześniej decyzje, zawsze okupione niepokojem i długimi rozmyślaniami. Tak właśnie myślałam, podjęła Andrea autorytarnym tonem. Wybacz, chłopcze, ale pewne doświadczenia życiowe nauczyły mnie pogardy do pojęcia męskie sprawy, bo nader często owe sprawy wiążą się z tę potą i grubiaństwem. Ani przez moment wychrypiałem spokojnie, bo się zapowietrzysz. Nie posądzam cię o złą wolę, ale przyda ci się kobiecy punkt widzenia. Dlatego zawsze zapraszałem tu, Sarę, wycedziłem. I słusznie. Ja jednakże dodatkowo reprezentuję witalisza, a on jest jedynym, który pod twoją nieobecność zapewni tej udręczonej okolicy bezpieczeństwo. Jeśli widzisz jakiś błąd w moim rozumowaniu, to pogódź się z nim i mów, bo. westchnęła boleściwie bo nawet długie lata małżeńskiego pożycia nie uodporniły mnie na tak srogie wonie. Spojrzałem błagalnie na Urgo. Swego czasu łączyła go z Andreą pewna zażyłość i całymi godzinami wspólnie śpiewali psalmy, ale wszystko wskazywało na to, że czas ten minął bezpowrotnie. Rycerz odwrócił wzroki, zaczął paznokciem zdrapywać wosk z blatu. Zakląłem w duchu, gdyż poczułem się obrabowany. Zmiana, którą sam przeszedłem, wydawała mi się słuszna i powitałem ją z ulgą. Wydarzenia tej zimy wyzwoliły mnie bowiem z wahań i wątpliwości. Jakkolwiek wiedziałem, że ani przez moment nie przestanę bać się o losy mojej rodziny, byłem gotów do dalszych zmagań. Walczyliśmy ze sługami złego w wielu miejscach. Pokrzyżowaliśmy mu plany w wichrowinach, dymie i szokolniku, a ostatnio również w krzemyku. Powstrzymaliśmy inwazję troli. Rozbiliśmy atak wojsk krzemieckich, położyliśmy trupem paru trójokich grzeszników, a podczas ostatniej wyprawy zdobyliśmy bezcenne dane wywiadowcze. Nasza karczma stała się ośrodkiem oporu przeciwko złemu, a ja i moja drużyna odnosiliśmy zwycięstwo za zwycięstwem. Nie chciałem się już na nikogo oglądać, nie chciałem czekać, aż książęta wreszcie ruszą do walki. Uwierzyłem w to, że damy sobie radę sami i nie mogłem się doczekać, aż znów weźmiemy się do roboty. Ale nie tak sobie wyobrażałem chwilę, w której to ogłoszę. Wejście w garść, kociołek. Pomyślałem i zacząłem mówić. Strategiczna sytuacja Doliny jest na tę chwilę fatalna. Wedle zebranych ostatnio danych, licząca 300 mieczy, najemnicza kompania pod dowództwem niejakiego kapitana Gniewa, sformowana przez księcia Fryderyka, udała się na zgliszcza. Należy zakładać, że wejdzie w skład armii Ryszarda i Nelly, których możemy się spodziewać tuż po ustaniu roztopów. Udało mi się zainteresować wszystkich, że przyglądał mi się spod krzaczastych brwi, a Urgo przestał skubać wosk ze stołu. Andrea ułożyła dłonie na blacie, na co Gram natychmiast schował swoje. Nawet jeśli Janna i Rupert zmobilizują swoje armię na czas, w co śmiem wątpić? Mówiłem dalej. Nasza sytuacja pozostaje beznadziejna. Na pomoc Krzemyku nie ma co liczyć, a władca Wichrowin wdał się w wojnę ze swoim bratem, Nikodemem Zugoru. Południe jest w zasadzie bezbronne i nie sądzę, by udało nam się raz jeszcze pokonać wraże siły. Jesteś pewien, że ktoś w ogóle na nas uderzy? spytał podejrzliwie Gram. Mamy jedynie domysły, strępki informacji i bajdurzenie Eliacha. Równie solidne jak proroctwa twojego ojca, odparłem. Zdaniem Eliacha uderzenie ze zgliszcz przejdzie przez karkulec, który trzeba obsadzić wojskiem. Ciekawe, kto się tym zajmie, skoro Stefan i Nikodem szarpią się na granicy. A jeśli nadal masz wątpliwości, to przypomnij sobie o szarym płaszczu. Zacisnąłem powieki, by odegnać wspomnienie potwornej istoty złego, która nawiedzała Fryderyka, władcę Krzemyku, do chwili jego przedwczesnej śmierci, a potem odleciała na północ. Nie miałem złudzeń. Jej celem z całą pewnością byli Nelia lub Gottfried, zapewne od dawna nagabywani od wojny przez trójokich grzeszników czy innych agentów złego. Żebyś nie wyzywał mnie od paranoików, majster, wycedziłem. Ja bardzo, bardzo chcę się pomylić Marzę o tym, by wyjść na idiotę Oddałem kilka lat życia, byle tylko Onelia i Gotwy okazali się lojalni wobec Doliny A kapitan Gniew podał się do dymisji I rozpuścił swą armię, ale czuję, że tak się nie stanie I że znowu grozi nam wszystkim zagłada W takich sytuacjach lepiej reagować Niż siedzieć z założonymi rękami, prawda? Prawda Niechętnie przyznał Żychłoń A co konkretnie planujesz zrobić? Nabrałem tchu Przepraszam, że przeszkadzam. W progu stanęła Luba z nieprzyjemną miną. Ktoś grzebał w radłach? Wypuściłem powietrze z płuc. Nie, znaczy się. Ja nie. W sumie to nikomu bym tego nie zabraniała, ale wypada później wszystko poukładać. Luba odwróciła się z furkotem spódnicy. Ale tu śmierdzi. Otwórzcie sobie okno zacisnąłem powieki. O czym chciałeś nam powiedzieć? Kociołek? Gram wpatrywał się we mnie z zaciekawieniem. Chcę, byśmy pojechali na północ i doprowadzili do zawarcia pokoju między Stefanem i Nikodemem. Wyrzuciłem z siebie. To absolutnie konieczne, jeśli chcemy powstrzymać złe. Wichrowiny i ugór powinny przestać się tłuc między sobą, a ich przywódcy niech lepiej spojrzą na zachód. W przeciwnym razie wróg wiedzie tu bez trudu, a tym razem w szóstkę już go nie powstrzymamy. Co więcej, musimy się spieszyć. Roztopy potrwają jeszcze jakiś czas, ale nie wiem, czy mamy więcej niż tydzień. Odpowiedziała mi cisza. Urgo wpatrywał się we mnie obojętnie. Rzychłoń przyglądał się swoim paznokciom, a gram gładził brodę, choć też unikał mojego spojrzenia. Nie spodziewałem się, wychrypiałem. Aż takiego entuzjazmu. Chłopaki, opanujcie się. Jakkolwiek twój plan brzmi dobrze, chłopcze, zabrała głos Andrea. Obawiam się, zacisnąłem zęby, bo złośliwa myśl podsunęła mi rypostę, której żałowałbym przez dekady. Na szczęście dola uznała, że mój czas na najważniejsze błędy życiowe jeszcze nie nadszedł i zajęła nas wszystkich czymś innym. Gdzieś za oknem rozległo się bowiem głośne, metaliczne szczęknięcie. Potem coś skrzypnęło i łupnęło, a powietrze przeszył psiskowyt. Za szybą coś śmignęło. Na los! Czy to był paproch? Wypalił żychłoń zrywając się na równe nogi. Na tle popołudniowego nieba naraz rozkwitła płachta białego materiału, pod którą zadyndał rozszczekany psiak. Ja nie mogę, stęknął gram z podziwem. A więc o to mu chodziło, wbiłem w krasnoluda podejrzliwe spojrzenie. O czym ty, majster, gadasz? O twoim najmłodszym, gram zarechotał zadowolony jak rzadko. Łaził wokół mnie od dwóch dni i zadawał całkiem mądre pytania, no więc zabrałem smarka na dwór i pokazałem mu to i owo. Nie od razu się domyśliłem, po co kazał mi naciągnąć łyżkę, ale właśnie się pokapowałem. Chcesz powiedzieć? wycedziłem, patrząc na paprocha, który właśnie lądował gdzieś za drzewami. Że nauczyłeś Nuta obsługi katapulty gdzie tam? Gram spojrzał na mnie z oburzeniem. Sam wszystko ogarnął, ja tylko dość tego wysyczała Andrea a w jej oczach pojawiło się znów wo bezgraniczne potępienie, do którego przez lata zdążyłem przywyknąć. To nieprawdopodobne, jaka ja jestem naiwna. Już zaczęłam was brać za odpowiedzialnych, rozsądnych ludzi, a tymczasem wy pozwalacie małemu dziecku na zabawę machinami wojennymi? Ba, sposobicie go do tego wy. Pani szanowna powinna stanowczo walczyć z negatywnym podejściem. Gram wziął się pod boki. Niechże pani spojrzy na to z innej strony. Przecież to dziecko właśnie wydala to metodę bezpiecznego upadku z wysokości. Która z całą pewnością ci się przyda konusie, gdy do końca stracę cierpliwość? własnęła Andrea. Podystał się godnym wielkiej damy nie został ślad. Jesteście bandą nieodpowiedzialnych durni. Świat chcecie ratować, co? A może byście najpierw rozejrzeli się dookoła w niedomyte, zachlane świntuchy? Zaraz! bąknął żychłonie. Wstał i złapał Urgo za rękaw. Właśnie mi się przypomniało, że mam kupę roboty. Chodź, Urgo, pomożesz mi. Wracasz do tego swojego rycia, co? Zawołałem, a mój głos okazał się zdradziecko piskliwy. A nie jest zabyt twoim psem? Już cię go wyrzekłeś, draniu, ty... Dobra, gram, idziemy. Co? Krasnolud, najwidoczniej szykujący ripostę na słowa Andrei, zamrugał pospiesznie. Ja nigdzie nie idę. Oczywiście, że idziesz. Jako budowniczy tej przeglętej katapulty jesteś współwinnym tej katastrofy. Szybko, zanim paproch zniknie na dobre. Złapałem gramazarami i praktycznie wywlokłem z mojego pokoju. W przejściu zderzyłem się z żychłoniem ciągnącym urgo. Zwialiśmy we czwórkę, zanim Andrea nabrała tchu przed kolejną tyradą. Sara Sara otarła pod czoła i raz jeszcze przecięła powietrze wykutym przez grama mieczem. Trochę za lekki, oznajmiła. Salia, jednak się zamieńmy. Dziewczynka, która stała na środku podwórza w pozycji do walki, spojrzała na matkę z niechęcią. Ten mój jest całkiem fajny, zawołała. Już się przyzwyczaiłam. Oba są dobrze wyważone, stwierdziła Sara. Ale ten ma dłuższe i głębsze zwrocze. Nie zmęczysz się tak bardzo podczas walki. Salia ewidentnie chciała jeszcze protestować, lecz oto rozległy się czyjeś ciężkie kroki. Z za rogu karczmy wyłonił się Urgo, który wydawał się nieco rozkojarzony. Co racja, to racja powiedział. Salia, oddaj ten miecz mamie. Szermierka to w zasadzie nic innego, jak wymachiwanie ciężkim przedmiotem, a więc powinnaś zrobić wszystko, by móc nim machać jak najdłużej. Dziewczynka westchnęła na znak, że niełatwo przychodzi jej słuchanie dobrych rad i podeszła do Sary, by wymienić się bronią. Ta zaś uważnie zmierzyła wzrokiem rycerza. Zauważyła, że ten w istocie zmienił ubranie, ale wątpiła, czy kierował się własnym interesem. Należał wszak do durniów, którzy uważali, że cierpienie uszlachetnia, a przebrał się tylko dlatego, że w przeciwnym razie ona by mu kazała. A taki ujmy na honorze rycerz Doli mógłby nie ścierpieć. Postanowiła więc przemilczeć, że już dawno powinien załatać sobie buty lub zgoła kupić nowe, jak również to, że wyglądał jakby nie spał od tygodnia. Jego oczy błyszczały niezdrowo, jakby był ciężko chory. Bo jest chory, przeszło jej przez myśl. Ale nie na ciele. Już dawno odkryła, co dolega rycerzowi, a długie nocne rozmowy z Edmundem utwierdziły ją w tym przekonaniu. Znalazła nawet sposób, by wydobyć urgozowego marazmu, ale tym sekretem z mężem nie chciała się dzielić. Przynajmniej na razie. Poszli sobie? spytała. Poszli. Burknął Urgo i wyciągnął własny miecz. Nud wystrzelił psa z katapulty i co? Sara wytrzeszczyła oczy, na moment zapominając o celu, dla którego umówiła się z rycerzem. Czubek jej miecza opadł w błoto. Co zrobił? No, szczegółów nie znam, ale widziałem, jak paproch ląduje. I to bezpiecznie, bo mały wpakował go do prześcieradła. A Edmund i Graham pobiegli mu na ratunek. Wyjaśnił ze znużeniem urgo. Nud grzebał przy katapulcie i wystrzelił paprocha. Sara z niedowierzaniem potrząsnęła głową. Zdecydowanym ruchem wcisnęła miecz córce, a potem ruszyła w kierunku kuchennego wejścia do karczmy. Nie, trzymajcie mnie. Jak ja dorwę tego łobuza... Mamo... Salia fuknęła tak ostro, że Sara zatrzymała się w pół kroku. Matczyna złość wyparowała w okamgnieniu, przegnana zaskoczeniem. Kobieta odwróciła się ku córce i zmarszczyła brwi. A to co za ton? spytała lodowato, ale Salia nie cofnęła się nawet o krok. No, ta możesz opieprzyć równie dobrze wieczorem. Wyjaśniła co nawet będzie mieć więcej sensu, bo do tego czasu gówniarz się znudzi i wylezie z kryjówki. A na razie mamy wreszcie czas, żeby poćwiczyć. Tata z wujkiem gramem poszli do lasu. Wiesz co to oznacza? Sara kątem oka ujrzała jak urgo wywraca oczami. Wciągnęła powietrze i wypuściła je powoli, pozwalając by złość się z niej ulotniła. No tak, powiedziała niemalże spokojnym tonem. W najlepszym razie wrócą po zmroku, a w najgorszym trzeba będzie ruszyć na poszukiwania. Odwróciła się w kierunku Urgo i wzięła miecz do ręki. Kolejne głębokie westchnienie pozwoliło jej wrócić do pełnej równowagi. Mamy czas, oświadczyła i uniosła ostrze. W jej zmrożonych oczach błysnęło zdecydowanie. Zaczynajmy więc. Urgo powoli wysunął miecz z pochwy i się wyprostował. Z jego oblicza zniknęła zwyczajowa gorycz, wyparta przez surowość, którą Sara tak dobrze pamiętała z dawniejszych czasów, zanim awantura ze złym rozpętała się na dobre. Postawa oznajmił poważnym głosem. Prawa noga lekko do przodu, biodra skręcone. Musicie stanowić jak najmniejszy cel dla. Saria. prawa noga. Naprawdę mam stanąć w kałuży. Dziewczynka spojrzała na niego z niedowierzaniem. Nie możemy ćwiczyć na bruku przed karczmą. Rycerz zgromił ją wzrokiem. Nie zawsze będziesz mogła wybrać miejsce, w którym stoczysz walkę. Zadudnił. Dlatego trzeba się nauczyć ignorować błoto, wodę, robactwo. Wszystko, czego wolimy się wystrzegać. Dobrze, dobrze. Burknęła salia i z ostentacyjnym chlapnięciem postawiła nogę w kałuży. Tak lepiej. Lepiej? parsknął rycerz ze złością. Salia, ustawianie się bokiem do niebezpieczeństwa powinno być Twoim odruchem. A gdyby za mną czaił się łucznik, nie chciałabyś stać się mniejszym celem? Sara ze wszystkich sił utrzymała pozorę obojętności, choć wolałaby się szeroko uśmiechnąć. Widok świętego oburzenia na obliczu Urgo był bowiem tym, co miała nadzieję ujrzeć. Liczyła, że sekretne treningi, które odbywały się od kilku dni za karczmą, pozwolą rycerzowi odzyskać dawny nastrój, ale jak do tej pory sukces był jedynie częściowy. Urgo ledwie chwytał za miecz, natychmiast znów stawał się sobą, lecz z chwilą, gdy trening dobiegał końca, na jego twarzy znów powracała udręka. Nie miała pojęcia, co naprawdę stanowi jej przyczynę, ale serce podpowiadało jej, że być może jest nią ona sama. Żadne z nich nigdy nie wyrządziło drugiemu krzywdy, lecz Sara przeczuwała, że Urgo może myśleć inaczej. Wszak popełniony przez niego błąd umożliwił złemu paskudne posunięcie, które kobieta okupiła wieloma łzami i kilkoma nieprzespanymi nocami. Rycerz miał gołębie serca, a za życie i zdrowie mieszkańców Gryfa byłby gotów bez wahania zapłacić każdą cenę. Nic więc dziwnego, że nadal nie otrząsnął się z poczucia winy. Sara postanowiła wobec tego stworzyć mu okazję, by spłacił ów dług. Namówiła go, by udzielił jej oraz Sali paru lekcji władania mieczem. Szturchnęła łokciem na burmuszoną salę i... Wzniosła oręż. I pewnie znowu ćwiczymy ciosy z góry? spytała. Oczywiście, sarknął Urgo. Najpierw otwarcie od odgórne prawe, potem lewe. Później zajmiemy się uderzeniami poprzecznymi i otwarciami dolnymi. Celne uderzenia odgórne mogą definitywnie zakończyć walkę, a przynajmniej zmusić przeciwnika do odsłonięcia. Sara, uderzaj. Im. Kobieta sapnęła i ze wszystkich sił spuściła miecz na głowę Urgo, ale rycerz odbił jej klingę bez trudu. Jeszcze raz, rozkazał. Ten cios padł pod zbyt małym kątem. Jak to? Oburzyła się. Przecież nie rąbiesz mięsa na desce. Zawsze uderzamy pod kątem, a do tego zapomniałaś o wykroku. Uderzasz prawą ręką. Wzmacniasz cios krokiem. Uderza idealnie prostopadle do ziemi. Ale naprawdę nie kłódź się ze mną! Huknął Urgo, co znów wywołało u sary ochotę, by się uśmiechnąć. I pospieszcie się, bo robi się ciemno, a jak tak dalej pójdzie, kociołek i majster wrócą z lasu. Tata i tak się dowie, oświadczyła Salia. Nie wiem, po co bawimy się w wielkie tajemnice. Sara zmierzyła córkę spojrzeniem. Pewnie kiedyś się dowie, mruknęła i przeniosła wzrok na Urgo. Ale teraz chyba lepiej by nie wiedział o tych lekcjach. Wydaje mu się, że kto nie umie walczyć, ten nie podejmie ryzyka i nie chwyci za oręż. Trochę prawdy w tym jest, odezwał się niespodziewanie rycerz. Ale tylko trochę. Powiedziała mocnym głosem Sara. Po tym, co urządził tutaj ten skurwiel Kuklik, chcę mieć alternatywę do chowania się. Zamachnęła się, ale Urgo znów odbił bez trudu. Trochę lepiej, mruknął. Przypominam, że cios jest najskuteczniejszy, jeśli cel znajdzie się w jednej trzeciej długości klingi. Salia? Gotowa? Edmund. Ucieczka z karczmy była błędem z paru powodów. Po pierwsze, najpierw należało przecież odnaleźć nuta i porządnie go zbesztać za kolejny idiotyczny pomysł, choć przecież moje najsłodsze dziecko po każdym figlu zwykło się perfekcyjnie chować, a zawzięte poszukiwania jedynie osłabiały mój autorytet. Po drugie, naraz całkiem mi umknęło, że nasza narada miała doprowadzić do podjęcia kolejnej wyprawy, od której mógł zależeć los doliny. Wypadając z karczmy, w zasadzie przyznawałem się do porażki. Nie udało mi się przekonać towarzyszy, co oznaczało, że trzeba będzie podjąć kolejną, bardziej przekonującą próbę. I to w innych okolicznościach, bez uczestnictwa najdroższej Andrzej. Albo ruszyć samemu, przemknęło mi przez myśl. Paproch! Rychnąłem, gdy znaleźliśmy się odpowiednio daleko od karczmy i wtedy zrozumiałem, na czym polegał błąd trzeci. Otóż, nie licząc, że chłonia, sary i dzieciaków, nasz podwórkowy kundel miał wszystkich totalnie w dupie, a mnie chyba najbardziej. Oproch, wrzasnął Gram. Aproch! No dobra, kociołek, nie można powiedzieć, że nie próbowaliśmy. Wracamy. Nie, nie wracamy. Oświadczyłem z zawziętością i ruszyłem przed siebie pełnym kałuż traktem, wokół którego zalegały hałdy brudnego śniegu. Wilgotny wiatr natarł na nasze twarze, zwiastując w najlepszym razie mrzawkę, a czarne, bezlistne brzozy wyginały się to w jedną, to w drugą stronę. Kociołek! W głosie Gramma zabrzmiała determinacja. Zaraz zapadnie zmrok, a więc musimy się pospieszyć. Chyba nie rozumiesz powagi sytuacji. Przemokniemy do suchej nitki, a wiesz, że staje się nieznośny, gdy dopada mnie katar? Poza tym, ja pieprze, czy ten durny pies nie wraca zawsze po tym, jak się gdzieś zawieruszy. Wraca, rzuciłem przez ramię. Pod warunkiem, że zwieje drogą lądową, a nie powietrzną. Nie wiadomo, czy zdołał się wygrzebać z tych linek, no i wypadałoby to prześcieradło znaleźć. Aha! Westchnął krasnolud. Prześcieradło. No, jak się Sara dowie, że znikło, Gram nic już nie powiedział. Przez dłuższą chwilę szliśmy błotnistym traktem, starając się nie wdepnąć w żadną kałużę, a potem odbiliśmy ścieżką w bok, kierując się w stronę miejsca, w którym wylądował paproch. Na szczęście ścieżka wiodła tu między drzewami, a las zaabsorbował większość wody stopniejącego śniegu, dzięki czemu nie musieliśmy aż tak bardzo uważać na kałużę. Niestety wówczas pojąłem, że popełniłem również błąd czwarty. Mogliśmy zabrać jakąś pochodnię, mruknąłem. Mogliśmy, zgodził się gram. Planowanie dłuższych wypraw wychodzi ci lepiej. Z motywowaniem uczestników bywa gorzej. Jakoś nie palicie się do wizyty na północy wichrowin. Ano, nie palimy, przyznał krasnolud. Zatrzymałem się i odwróciłem ku niemu. A czemuż to? Odezwałem się ostrzej, niż zamierzałem. Już zapomniałeś, co się tu działo ledwie chwilę temu? Kuchlik, agenci złego, bitwa o Ogryfa, jebany, szary płaszcz. Wyparłeś to wszystko a rewelacje Eliacha, a proroctwo twojego ojca. Mimo półmroku widziałem, jak szorstkie oblicze Gramma ciemnieje. Krasnolud burknął coś pod nosem, parokrotnie przygładził nastroszoną od wilgoci brodę i nastroszył wąsa, a potem wpakował dłonie do kieszeni. Nie zapomniałem ani nie wyparłem, odezwał się. Wszyscy pamiętamy każdy szczegół, kociołek. Rozumiem, moja złość osłabła. I dlatego też każdy z was przygotowuje się na nowy etap wojny po swojemu. Że je glify, tykujesz groty, Urgo bez końca patroluje okolice, Zwierzak postanowił się porządnie przed tą wojną wyspać, a Eliach... Zaraza, nie wiem co robi Eliach, ale pewnie też ma to jakiś sens. Ale nie rozumiecie, że przygotowywanie się do obrony karczmy niewiele nam da. Glify niewiele zaradzą na armię ze Zgliszcz i twoje groty z całym szacunkiem również nie. Nie przechowuje chówca łuczników w drewutni majster. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.